Cześć dziewczyny, jestem dzisiaj, słuchajcie, mega, mega szczęśliwa. Udało mi się zdać trudny egzamin na czwórkę i słuchajcie, no nie ma innej możliwości. Albo dajecie mi 5 gwiazdek, albo subskrybujecie. No należy mi się ten prezent, słuchajcie, i zróbcie mi go. O, naprawdę kamień spadł mi z serca i to szczęście chyba słychać też po moim głosie, bo nie jest już on taki, nie jest taki cichy i spokojny, tylko już bardziej energiczny. Uwierzcie mi, potrafię się wydrzeć, ale to zdarza się naprawdę rzadko. Generalnie ze mnie jest bardzo spokojny człowiek, dopóki się nie zdenerwuje oczywiście. Okej, dzisiaj będzie tak. Pod tytułem 6 moich ulubionych lakierów do paznokci. I od razu na wstępie powiem, że ja niestety mam taką przypadłość, że ja te paznokcie obgryzam. Ale staram się z tym walczyć i nie zawsze tak jest. Udaje mi się czasem mieć naprawdę ładne, długie paznokcie. Ale no niestety tak mam i trudno mi się z tego, że tak powiem, wyciągnąć. Ale jeżeli już uda mi się zapuścić paznokcie długie, ładne, to bardzo lubię je malować. I tak. Toleruję na paznokciach niewiele kolorów i muszą to być kolory intensywne. Muszą być kontrastowe w stosunku do mojej jasnej skóry. Nie lubię na przykład bardzo jasnych lakierów, takich na przykład białych perłowych, białych matowych, bardzo jasnych różowych, jakichś takich właśnie w tym stylu. Musi to być kolor intensywny. Czerwony, fioletowy, jakiś róż ewentualnie. Mam tutaj właśnie w tych 6 lakierach jeden kolor, który jest jaśniejszy od innych, który jest jasno-różowy, ale on akurat na moich paznokciach wygląda dosyć fajnie. Ok, zaczynamy. Lakierem takim w zasadzie, który najczęściej używam, to jest dla mnie lakier, który nakładam na paznokcie, że tak powiem, pod lakier i na lakier. To jest lakier po prostu z firmy Miss Sporty. To jest, jak to się nazywa? Nail Expert Manicure Silk Base and Top Coat, czyli po prostu to jest jako baza i jako ten top coat. I powiem wam szczerze, że ja jestem z niego zadowolona. On kosztuje jakieś 6 zł, jest po prostu taniutki. Ja jestem z niego zadowolona, kupiłam, miałam poprzednim razem też chyba podobny produkt. Wiem, że był w podobnym kolorze, takim lekko fioletowym, miał inną buteleczkę, ale powiem wam, że nie potrzebuję na razie niczego jakiegoś droższego do tych moich poobrudzanych paznokci. To mi w zupełności wystarcza i rzeczywiście lakier pomalowany jeszcze tym bezbarwnym dodatkowo utrzymuje się dłużej na paznokciach, no i płytka też od jakichś tam czerwonych się nie odbarwia, ale chyba żeby się odbarwiła, to ja bym musiała malować bardzo często te paznokcie, a nie maluję. W każdym razie jest ok, lubię go. No i też czasem maluję nim oczywiście paznokcie solo, że tak powiem. I tak, moją ulubioną czerwienią jest czerwień taka. To jest czerwień, która w zasadzie odpowiada tej mojej szmince z Gosza, Lambada. Jest to kolor krwisto-czerwony. Bardzo, bardzo czerwony kolor. Jest to lakier, słuchajcie, Eveline, Color Show. I nie wiem, czy to jest numer tego lakieru, ale chyba tak. 371 i kolor Porto. Jest on naprawdę bardzo, bardzo czerwony, ale genialnie wygląda na paznokciach. I lakier ten nie jest zbyt trwały, bez oczywiście jakiegoś bezbarwnego na wierzchu. Wyciera się na końcówkach, ale wygląda pięknie na paznokciach. Jest to lakier matowy, nie ma w sobie żadnych świecących drobinek, brokatu i tak dalej. Wygląda po prostu przepięknie i w zasadzie jedna warstwa wystarczy, żeby właśnie wyglądał przyzwoicie na paznokciach. Nie trzeba nakładać dwóch warstw. Ja jestem z niego naprawdę, naprawdę super zadowolona i kupiłam go już bardzo dawno i zużyłam go w sumie niewiele. Bardzo, bardzo go lubię. Bardzo lubię właśnie taką czerwień. Drugą czerwień, którą uwielbiam, jest to czerwień lakieru Maybelline. I ten lakier nazywa się Forever Strong. I to jest lakier z żelazem i o kolorze 09 Volcanic Red.
Kolor wygląda tak. Ja wiem, że to światło dokładnie nie oddaje kolorów, które tutaj pokazuję, ale to jest po prostu przepiękna, po prostu niesamowicie seksowna, no przeseksowna czerwień. Po prostu ja jak mam ją na paznokciach, to mam plus 100 do pewności siebie. Autentycznie, po prostu ja ją uwielbiam. I tak, jest to lakier perłowy, ma w sobie delikatne drobinki, jest to taka piękna wiśniowa czerwień. Musiałybyście ją zobaczyć po prostu w sklepie, myślę, że to by było lepsze, tutaj tego nie pokażę dokładnie, ale jest po prostu przepiękna, jest po prostu przepiękna, ją ubóstwiam, kocham całym sercem tą czerwień i naprawdę dodaje pewności siebie niesamowicie, paznokcie wyglądają naprawdę, naprawdę pięknie, tylko że jakość tego lakieru jest taka w sumie średnia, na pewno nie jest Forever Strong, jest taki w sumie średni, drugiego dnia wyciera się na końcówkach, odpyskuje troszkę, ale w zasadzie jedna warstwa też wystarczy, żeby ładnie paznokcie wyglądały, nie trzeba malować dwóch i jest ok, naprawdę, jak pomaluję sobie jeszcze tą top coat, to naprawdę daje radę, że tak powiem. Ok, przejdźmy do róży. Jeśli chodzi o różowe lakiery, to mam dwa i ten jeden różowy to też jest lakier z Maybelline i o kolorze 11 Metallic Rose, to też jest Forever Strong. To jest lakier, którego no, potrzebowałam takiego odcienia właśnie na wesele znajomych i potrzebowałam właśnie takiego różu, pasował mi do sukienki, do dodatków. I słuchajcie, to jest bardzo ładny kolor, bardzo cukierkowy, też perłowy i też jedna warstwa wystarczy, żeby się fajnie wyglądał na paznokciach. Jakość oczywiście taka sama jak w tym lakierze czerwonym, więc nie będę się powtarzać. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemny kolor, bardzo, bardzo go lubię. Tylko że jest taki no cukierkowy, ale do czarnych rzeczy lubię go nosić na paznokciach. I drugi róż, jaki lubię, to jest właśnie ten jasny róż, o którym Wam już mówiłam w poprzednim filmiku. I to jest róż z firmy Belle Glam Wear numer 410. Tutaj też tego dokładnie nie widać, ale to jest taki kolor lodowy róż z delikatnym brokatem w środku, ale ten brokat po prostu jest taki naprawdę śliczny, uroczy, że tak powiem. Moja koleżanka określiła ten kolor jako dodowy, więc wiecie pewnie o co chodzi. Ale powiem Wam, że naprawdę jakość tego lakieru mnie bardzo zaskoczyła. Jest po prostu świetna. Lakier się utrzymuje bardzo długo na paznokciach. Dlatego ja te lakiery naprawdę polecam. Ten lakier jest jasny, ładnie kryje płytkę paznokcia. Można położyć jedną warstwę i już jest w sumie ok. Najlepiej wyglądają jednak dwie warstwy. Krycie właśnie jest takie średnie, ale jakość bardzo, bardzo dobra lakieru, wytrzymałość świetna, dlatego ja go polecam. I ostatnim lakierem, który bardzo lubię, słuchajcie, to jest lakier granatowy. I to jest lakier kupiony w zasadzie gdzieś tam w jakimś tam sklepie, w zwykłym jakimś takim sklepie, nawet nie w drogerii. I on kosztował coś jakieś 2 złote. Aha, zapomniałam powiedzieć o cenach, więc nie pamiętam ile kosztował Eveline, wydaje mi się, że około 10 zł. Nie pamiętam ile kosztowały te Maybelline, możecie sprawdzić w internecie, naprawdę nie pamiętam. Natomiast Belle 9 zł. No i wracając do tego granatu, jest to naprawdę śliczny granatowy kolor, lekko taki perłowy, ma w sobie delikatne drobinki. Używam go przede wszystkim do malowania paznokci stóp, trzyma się rewelacyjnie, tak jak mówiłam, 2 złote. Jest to lakier malutki, kolor to jest tu jakiś numer 307 i on się nazywa Simple Beauty Mini, coś w tym stylu. Ale naprawdę bardzo lubię ten kolor i na paznokciach u rąk też czasem go używam i bardzo, bardzo fajna rzecz, jakbym go jeszcze widziała w sklepie, to sobie na pewno kupię parę takich, no bo słuchajcie, za 2 złote, no jak najbardziej się opłaca, a jakoś słuchajcie, porównywalna do tych innych. I jeżeli miałabym wybierać, jaki jest mój ulubiony kolor wśród tych wszystkich tutaj lakierów, które Wam pokazywałam, to oczywiście będzie to Maybelline kolor 09 Volcanic Red. Natomiast za jakość, najlepszej jakości lakier, jaki tutaj mam, to jest Belle Glamour.
Okej, słuchajcie, to by było na tyle i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki!